Czwórka. Polskie Radio. Na zegarze już 9 minut po godzinie 15. Czat czwórki. Krzywe spojrzenia na ludzi o innej orientacji czy innym kolorze skóry, ale też brak akceptacji dla organizowania różnych marszy. Przykłady nietolerancji można zobaczyć na zgromadzeniach, protestach, ale i po prostu na ulicy. Czy to oznacza, że nie potrafimy akceptować innych od siebie? Weronika Puszkar sprawdzała, z jakimi aktami braku akceptacji się spotykamy, gdzie są granice naszej tolerancji. Ja nie toleruję przede wszystkim chamstwa. To, że ktoś ma inny kolor skóry lub inną orientację lub inne wyznanie, nie jest powodem do braku tolerowania tego człowieka. Homoseksualiści. Nie miałbyś nic przeciwko mieszkaniu z parą homoseksualistek właśnie. No właśnie tutaj jest niestety ta granica, której nie chciałbym przekraczać. Mimo, że jestem tolerancyjny, to brzydziłby mi widok, który by robili w swoich czterech ścianach, że tak powiem. Nie traktuję tego jako choroby, natomiast mogę się z tym nie zgadzać. Mam takie prawo, tak samo jak on nie musi, czy ona nie musi się zgadzać z moimi poglądami, bo ma taki sposób życia. Nie mam problemu z tym żadnego. Dla mnie jest bez różnicy. To nie moja sprawa, z kim ty śpisz. No to możesz spać z kimkolwiek. Jeżeli nie śpisz w moim łóżku, no to jest okej. Okay. No zaczepiają ludzi, na przykład o, wsiada się do pociągu i mówią, że o, brudasy jeżdżą i tak dalej. Także zdarzają się takie sytuacje. Właściwie to podczas Marszu Niepodległości spotkałem się z takimi aktami braku tolerancji, gdzie grupa, powiedzieć, ludzi, pseudopatriotów, wyzywali muzułmanów, żeby wypip z tego kraju. Pamiętam sytuację, jak przychodził marsz niedaleko synagogi żydowskiej, to właśnie poleciały cegły w stronę tej synagogi. Kiedy ktoś łamie moje granice, przekracza, kiedy mnie obraża, kiedy obraża moje poglądy, moją jak gdyby wiarę obraża. Proszę pani, ja mieszkam z Żydem, muzułmaninem, protestantką.
prawosławnym człowiekiem, katolikiem, a sam jestem ateistą. A czy oni się spotkali z jakimś takim aktem nietolerancji? Nie no, cały czas się spotykają, żyjemy w bardzo homogenicznym kraju. Dla mnie aktem nietolerancji jest to na przykład, że mam czarnych przyjaciół, czy przyjaciół, którzy są muzułmanami, czy przyjaciół, którzy są Żydami, czy wyznają świętego Balerona, bez różnicy. I dla mnie aktem nietolerancji jest to, że oni są nietolerowani w kraju, który ja uważam za swój dom. Czyli jeżeli ktoś w moim domu nie toleruje ludzi, którzy są moimi przyjaciółmi, no to jakby ja siłą rzeczy nie mogę się czuć tutaj dobrze i też jestem nietolerowany, tak? Czyli co, mam teraz wybierać? Czy mam się stąd wyprowadzić, szukać miejsca, które będzie tolerowało mnie i moich przyjaciół, moją rodzinę, czy udawać, że wszystko jest okej? Dzisiaj o tym, czy jesteśmy tolerancyjni w kontekście odwołanych niedawnych marszy, ale także w kontekście zamieszania wokół tych tęczowych piątków w szkołach. W studiu goście Joanna Skonieczna, kampania przeciw homofobii. Dzień dobry. Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych. Witam. Dzień dobry. I mecenas Adam Kuczyński, radca prawny, współpracownik Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry. Piotr Firan, zapraszam. Jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku, downloady zerwane przy procentach 99, jak bankomat, co nie wydał ci PLN-u. Słuchawki splątane w za ciasnej kieszeni, jak rzutko rozlane na starej patelni, gdy ludzie w lokalu są jacyś za piękni, gdy prosisz o kawę dużo, a barista poprawia, że wenti. Hej, właśnie tak mi w... kiedy mnie odbierasz, tak mnie irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, 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 sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz. Siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Gdy nie wiem jak rozpocząć, mam drugą zwrotkę. Gdy typy śpiewają o Legii pod oknem, jak stanik, co za nic się nie chce znów rozpiąć. Jak stanik, co za nic się nie chce znów... okej. Jak apka YouTube'a, co nie chce grać w tle. Wieści ze szczytu, gdy jestem na dnie. Jak Uber, co gada, gdy ja wolę milczeć. Nie chciałem pogadać, a ty wolisz ciszę. Nie wiesz jak mnie, kiedy mnie odbierasz. Tak mi irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, 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 sobie wymyśliłaś chyba, że to mylasz. Czy siedzę z kolegami i cię ignoruję. Tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Znowu cię widzę, sobie siedzisz przy Wiśle. Ale to chyba jest złudzenie optyczne. Mamy kontakt tylko telefonicznie. Znowu się martwię, że na stałe się osiedlisz na wyspie. A ja co? Będę sam tutaj. Życia sensu będę sam szukał. Znam te śpiewki, słyszę fałsz w ludziach. Sieją ferment niby kombucha. Ty przejrzysta jak woda Fidżi. Masz ostatnie słowo, w sumie to adliby. Amerykańskie kino, ciągle oglądam filmy. Live la vida loca, wolę trochę ciszy. Nie wiesz jak mnie, kiedy mnie odbierasz. Tak mi irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, 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 sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz. Czy siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Dzisiaj o tym, czy jesteśmy tolerancyjni. My, Polacy. Joanna Skonieczna, kampania przeciw homofobii. Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych. Mecenas Adam Kuczyński, radca prawny, współpracownik Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Jakie mają państwo poczucie, czy w Polsce jest odpowiednia przestrzeń dla wyrażania swoich poglądów? Pani Joanno. Jak po ostatnich doświadczeniach z tęczowym piątkiem, które wiązały się w Polsce z takim bardzo głośnym szumem medialnym, silnym sprzeciwem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze strony kuratoriów, ze strony episkopatu,
To, co my jako kampania przeciw homofobii zauważyliśmy, co się dla nas bardzo mocno wybiło, to również silny sprzeciw młodych osób przeciwko właśnie ograniczaniu ich wolności do tej ekspresji, do pokazywania, jak bardzo są akceptujący, tolerujący tak różnorodność. Co wy chcieliście tymi tęczowymi piątkami osiągnąć? Ja dzisiaj przeglądałem sobie różne filmiki w internecie, były wywiady prawicowe, lewicowe i tak dalej, właśnie w tej sprawie. I jeden z dziennikarzy, publicystów zapytał swojego rozmówcę, który miał chyba dosyć konserwatywne poglądy, o to, co tak naprawdę wy mieliście, jakby, jaka była wasza intencja. I to mnie dosyć mocno zdziwiło, że ktoś, kto nie jest organizatorem, jest pytany o to, jakie wy mieliście intencje. Poczułem, że to jest manipulacja po prostu. Więc pytam pani, jakie wy mieliście intencje jako organizatorzy? Bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę. Już nieraz się wypowiadaliśmy na ten temat właśnie w mediach, jak kampania przeciw homofobii miała cel, organizując tęczowy piątek. Więc celem tęczowego piątku było zachęcenie nauczycieli, nauczycielek, ale również rodziców, uczniów, pedagogów do tego, aby właśnie w ostatni piątek października pokazali swoim uczniom i uczennicom, czy całej społeczności szkolnej, że to miejsce, szkoła, jest bezpiecznym miejscem niezależnie tak od naszej orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej, że jest bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla każdego ucznia i każdej uczennicy. W praktyce jak to wyglądało? Znaczy, do kogo był kierowany ten przekaz? Chodzi mi też o wiek dzieci. Więc też organizując tęczowy piątek, wyszliśmy z założenia, że dopiero w momencie, kiedy uczeń czy uczennica czuje się bezpiecznie w swojej szkole, przychodzi do tej szkoły z przyjemnością i może w pełni realizować swój potencjał. Także nam przyświecała przede wszystkim troska właśnie o młodzież. Jak to wyglądało tak organizacyjnie? Szkoły zgłaszały się do nas albo zostały zgłoszone przez uczniów czy uczennice czy rodziców, że chcą wziąć udział w tęczowym piątku. I tutaj rola kampanii przeciw homofobii polegała wyłącznie na tym, że my wysyłaliśmy do szkoły pakiet edukacyjny, który zawierał kilka broszur, a także plakaty mówiące o tym, że jestem wspierającym nauczycielem, wspierającą nauczycielką, czy że szkoła jest przyjaznym miejscem. Czyli chodziło o nawiązanie dialogu, o wsparcie. Tak, chodziło o to, żeby właśnie dać społeczności szkolnej taką inspirację do tego, aby właśnie mogli wspólnie celebrować ten dzień i pokazać właśnie, że to jest miejsce, tak, szkoła jest miejscem dla każdej osoby. I to, w jaki sposób szkoła zorganizowała tęczowy piątek, to zależało wyłącznie od nich. My nic nie narzucaliśmy, ponieważ wierzymy, że to właśnie szkoła, społeczność szkolna najlepiej wie, jakie są potrzeby w danej szkole, jakie metody, co tutaj tak w danej szkole zagra, więc to wyłącznie od nich zależało, jak to będzie przeprowadzone. Panie Filipie, pan reprezentuje Instytut Spraw Publicznych, więc ja wracam do mojego pytania numer jeden, czyli o przestrzeń dla wyrażania swoich poglądów. Ostatnio mieliśmy, w mediach było bardzo mocno akcentowane, że prezydent Warszawy odwołał Marsz Niepodległości, ale też we Wrocławiu była informacja o tym, że marsze organizowane przez środowiska narodowców, no, nie ma na to pozwolenia. No i tak się zastanawiam. Wiele osób to uraziło, wiele osób poczuło się pominiętych. Czy to jest dobra przestrzeń dla budowania wspólnoty i dialogu? Odwoływanie. Mieliśmy też inne przykłady. Miesiąc wcześniej prezydent Lublina również w podobny sposób chciał uniemożliwić zorganizowanie Parady Równości w mieście. Także... Mówił o bezpieczeństwie, o tym, że być może nie jest w stanie zapewnić miasto bezpieczeństwa uczestnikom tej manifestacji. Ja myślę, że to jest bardzo też dobre. Wszystkie te przykłady są też bardzo dobrym dowodem pokazującym, że bardzo dobrze u nas działają sądy, które właśnie stojąc na w obronie wartości konstytucyjnych, właśnie tej wolności wyrażania poglądów wszystkich obywateli, dopóki nie wkraczają w tą wolność innych swoich współobywateli. W każdym z tych przypadków sądy powszechne stanęły w obronie tych wartości i jakby powstrzymały ten, odrzuciły ten, te zakazy organizowania wszystkich tych manifestacji. I to jest chyba też przykład dobry, że mamy taki system, przede wszystkim system sądowy, który tutaj działa dobrze, chroniąc obywateli w sposób dostateczny. No, natomiast no, na to się też
też nakłada, prawda, jakaś tam gra też polityczna, no nie ma co ukrywać, która to jest, i takie argumenty są stosowane przez partie polityczne, polityków, którzy się z nich wywodzą. Taka z różnych stron. Egoistyczna zdaje się, że tutaj każda strona gra do swojej bramki. Czy, no, wie pan, właśnie, to, czy zakazy to jest można dobra... też, można też dyskutować dalej o to, jeżeli już ten wątek poruszyliśmy, czy jak służyło realizacji równości prawa do wyrażenia opinii, na przykład nowelizacja ustawy o zgromadzeniach wprowadzona przez obecny parlament, która doprowadziła do tego, że są równi i równiejsi, tak? Są te cykliczne, tak, już słynne cykliczne zgromadzenia, zresztą ostatni Marsz Niepodległości również korzystał z tego uprawnienia, które mają pierwszeństwo przed innymi demonstracjami w tym samym miejscu. I co więcej, te inne demonstracje wbrew standardom europejskim nie mogą być organizowane obok, tuż obok, tak? Tylko muszą być oddalone o co najmniej 100 metrów. No i to jest jakby tak, mamy też kolejny aspekt tej całej sprawy. Jeden marsz szedł ulicą Koszykową w Warszawie, drugi szedł alejami jerozolimskimi, no i były różne marsze, które nawet siebie nie widziały, ale można było wybrać, w którym się chce iść. To też jest chyba wartość. A demonstracje na ulicach organizowane, które są i muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone przez organy porządkowe, państwowe, to, że one obok siebie demonstrują, to jest też elementem debaty publicznej, tak? Która oczywiście musi się znowu odbywać w sposób pokojowy, nie można wchodzić w zakres wolności, swobody innych współobywateli, ale to, że one obok siebie mogą demonstrować, to jest właśnie element tego, że my jako obywatele mamy prawo te poglądy różne prezentować sobie nawzajem. No właśnie, panie mecenasie, jak to jest z tym odwoływaniem tych manifestacji? Jakie przesłanki muszą zaistnieć, żebyśmy my w ogóle mogli taki wniosek złożyć, że ktoś odwoła? To znaczy, może nie tyle my byśmy składali wniosek o odwołanie, jakby procedura... No prezydent Warszawy na przykład. Procedura wygląda tak, że organizator zgromadzenia zgłasza go prezydentowi, wójtowi, burmistrzowi w danej miejscowości. I po kontroli formalnej, no bo oczywiście ustawa określa wymogi takiego zgłoszenia, organ samorządu albo przyjmuje do wiadomości, że faktycznie taka demonstracja się odbędzie, albo wydaje decyzję o tym, że nie zezwala na przeprowadzenie takiej demonstracji. I tutaj jakby odchodząc troszkę na bok od polityki, możemy powiedzieć o tym, że jakby po pierwsze, jaka jest rola sądów w tym postępowaniu, a po drugie, jak to działa w praktyce, bo począwszy od chyba najgłośniejszego tak historycznie zakazu, to znaczy zakazu odbycia Parady Równości, który zakazał prezydent Lech Kaczyński, kiedy rządził w Warszawie, generalnie nie kojarzę przypadku, kiedy zakaz odbycia demonstracji się utrzymał w sądzie. To rodzi pokusę stwierdzenia, że te przepisy są martwe, nieskuteczne, że nie da się zakazać demonstracji, która jest powiedzmy jawnie faszystowska, nazistowska. Czy... Nie da się. Nie da się. Są takie głosy. Natomiast ja bym się chciał odwołać do mojej ulubionej profesor, pani profesor Ewy Łełtowskiej, która wielokrotnie się wypowiadała, że to nie jest kwestia przepisu. Przepis jest skonstruowany bardzo dobrze. Odpowiada wszelkim standardom. Rzecz w tym, jak te decyzje są uzasadniane. A te decyzje są uzasadniane raczej dość niechlujnie. W związku z tym, jeżeli sąd zaczyna kontrolować takie rozstrzygnięcie i na przykład słyszy, że no, my, władza publiczna, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa. No, rolą władzy publicznej jest gwarantować bezpieczeństwo i to absolutnie nie organizator demonstracji ma się o to martwić, czy będzie wystarczająca liczba policji, czy zostanie dobrze zabezpieczone. To ma zrobić władza, więc to nie jest żaden powód do odwołania demonstracji. Jeżeli sąd słyszy, że na poprzednich demonstracjach zdarzały się niewłaściwe incydenty, popełniano przestępstwa i tak dalej,
a nie jest to należycie zakazane, no to sąd nie ma nic innego do zrobienia niż obalić taki zakaz. W związku z tym, gdyby włodarzom miast faktycznie zależało na tym, żeby skutecznie zakazać jakiejś nienawistnej demonstracji, to oni mają ku temu jak najbardziej narzędzia. Problem jest też taki, tu pozwolę sobie odnieść się do jakby dawniejszych wydarzeń, dawniejszych tak zwanych marszów niepodległości, że absolutnie nikt nie próbował tego zakazywać. To znaczy, mamy tradycję od kilkunastu lat, że te marsze się odbywają, ideologię mają cały czas taką samą, być może w ostatnich latach ze względów wizerunkowych ona troszkę łagodnieje, to znaczy pojawiają się te mityczne rodziny z dziećmi, ale jakby rdzeń tej demonstracji jest stały i niezmienny. Czyli, pana zdaniem? Odwołujący się do neofaszyzmu, do neonazizmu. I absolutnie nikt z tym nie próbował niczego robić. Pojawiały się we wcześniejszych latach antyfaszystowskie blokady. One były mniej czy bardziej skutecznie likwidowane przez policję. W związku z tym, jeżeli mamy taką praktykę stosowania prawa, że pewne rzeczy są akceptowane, no choćby przez bezczynność, przez nic nie robienie, to dużo trudniej jest potem uzasadnić w decyzji i potem przed sądem, że faktycznie to są wartości nietolerowane w społeczeństwie. Czy jesteśmy tolerancyjni? O tym dzisiaj rozmawiamy w czacie czwórki. Możecie włączyć się do dyskusji dzwoniąc na numer 22 645 21 00. A na naszym zegarze 26,5 minuty po godzinie 15. Czy zgadzają się państwo z tą tezą, że Święto Niepodległości i w ogóle Marsze Niepodległości zostały zawłaszczone przez środowiska narodowców? Panie Filipie. Czy ja bym myślę, że zdecydowanie stali się oni tą najbardziej widoczną grupą, która w tych marszach jest widoczna i również ten sposób, w jaki oni demonstrują swoje poglądy jest widoczny i też również potem w wielu migawkach medialnych i polskich i zagranicznych to ona jest pokazywana rzeczywiście, czyli te race, te emblematy, które no, nawiązują do poglądów faszystowskich czy nazistowskich niejednokrotnie przecież i one też były podczas ostatniego Marszu Niepodległości obecne, chociaż zdaje się w mniejszym zakresie niż poprzednim. Jak to się stało? Tak się zastanawiam, że akurat to środowisko tak najmocniej się wybija. Ja obserwowałem w niedzielę, jechałem akurat do centrum Warszawy, obserwowałem uczestników, którzy brali udział w Marszu Niepodległości. Wydawali mi się zwykłymi, fajnymi, normalnymi ludźmi. Ja kiedy obserwowałem cały przekaz w telewizji, czy to w TVN24, czy w TVP Info, bo w tych dwóch stacjach obserwowałem, to wydawało mi się, no, czułem niepokój w sercu, tak to ujmę. I zastanawiam się, skąd ten rozdźwięk między tymi jednostkami, które widzimy fajnymi, normalnymi, życzliwymi ludźmi, a tym, co pokazywane jest w telewizji, kiedy widzimy race, wściekły tłum, dym i tak dalej, i tak dalej. Czy to media kłamią, czy powinniśmy popracować na przykład nad wizerunkiem tego marszu? Pani Joanno, co pani na to? Ojej, nie wiem, czy kiedy raczej myślę o właśnie takich organizacjach ultrakonserwatywnych, mi z mojego doświadczenia raczej przypominają się ostatnie sytuacje związane właśnie z tęczowym piątkiem jednak, gdzie rzeczywiście były osoby, które starały się zastraszyć szkoły, zastraszyć uczniów. Tutaj myślę szczególnie o takim głośnym przypadku szkoły w Tarnowskich Górach. Za to, że wyrysowaliście plakaty na przykład do szkoły. Tak, za to, że uczniowie przejęli inicjatywę i chcieli zorganizować tęczowy piątek w swojej szkole, otrzymywali pogróżki, no i w związku z takim dbałością o ich bezpieczeństwo dyrektor zdecydował się tak odwołać inicjatywę. To, co dla nas jest fantastyczne, to, że pomimo tych różnych pogróżek, tych przeciwności, młodzież wyszła temu naprzeciw i też w mediach wypowiadała się, że dodało im to odwagi, dodało im to energii i zobaczyli, że rzeczywiście problem homofobii, transfobii jest bardzo obecny w naszym społeczeństwie, też w szkołach. I wykazali tą wspaniałą inicjatywę i zorganizowali tęczowy piątek na własną rękę. Nawet jeżeli szkoła tak nie zdecydowała się tego zrobić, to oni przyszli ubrani w, nie wiem, w tęczowe ubrania, z tęczowymi emblematami, żeby pokazać swoją akceptację dla osób LGBT. Jeśli mogę coś jeszcze dodać, bo też chyba pan zapytał, jak to jest, że te osoby są widoczne, a co z tą całą resztą? No, ja muszę
potwierdzić, że to jest też tak, że no, wiemy też z różnych badań, również takich badań, które my robiliśmy w Instytucie niedawno dotyczących młodych Polaków, takich w wieku między 16 a 29 lat, że no, młodzi Polacy są bardzo nastawieni, tak można powiedzieć, patriotycznie, często mało krytycznie do historii swojego państwa. Jest to bardzo, bardzo znaczące. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że 80% młodych Polaków deklaruje, że ich zdaniem Polacy mogą być dumni ze swojej historii, bo zachowywali się bardziej godnie i szlachetnie niż członkowie innych narodów. Mhm. I to też znajduje odzwierciedlenie wśród uczestników tego marszu. To, że tyle ludzi chce w nim uczestniczyć, to jest wynikiem tego, że też no, takie są też poglądy wśród znacznej części naszego społeczeństwa. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, ten marsz został zorganizowany pierwotnie, potem jakby rozrastał, bo nie było innej alternatywy, znaczy przyłączali się inni ludzie do tego, ale najbardziej są w nim widoczni, są widoczne osoby te, które no, w moim odczuciu naruszają co najmniej pewne standardy demokratyczne, dialogu demokratycznego, a prawdopodobnie naruszają również prawo. Tutaj pewnie pan mecenas może powiedzieć coś jeszcze na ten temat. No i niestety są też grupy, wobec których te działania, żeby jakby no, w pewnym stopniu przynajmniej ich zapędy ukrócić, żeby ta ich widoczność nie była tak duża przynajmniej, albo odpowiadała rzeczywistemu poparciu w społeczeństwie, bo to są grupy, które mają znikome poparcie w polskim społeczeństwie z drugiej strony, żeby władze państwowe nie chciały nic z tym zrobić, a wręcz można powiedzieć, że przez swoje milczenie wspierały ich rozwój. Panie mecenasie, tak się zastanawiam, że wszyscy wobec konstytucji jesteśmy równi jako obywatele. Mężczyźni, kobiety, narodowcy, homoseksualiści, katolicy, muzułmanie, którzy mieszkają w naszym kraju, którzy mają polskie obywatelstwo, jak te wszystkie grupy. Po pierwsze, czy to jest w teorii tylko pana zdaniem, czy jak to wszystko ze sobą pogodzić? Znaczy, jakby powiedziałbym w ten sposób, że konstytucja to jest jedno, a życie to jest drugie. To nawet nie w tym sensie, że konstytucja nie jest przestrzegana i te wartości są fikcją. Raczej chodzi o to, że jakby litera prawa musi być wdrażana, musi być stosowana, musi być czymś realnym. Inaczej, jeżeli będziemy traktowali konstytucję i wartości w niej zapisane jako pusty zapis, to one nim faktycznie będą. To znaczy, cała władza publiczna powinna żyć konstytucją, a nie przypominać sobie od święta, że ona faktycznie istnieje. Zresztą, jak czytamy preambułę konstytucji, jej autorzy wzywają wszystkich, którzy będą konstytucję stosowali, żeby robili to często i ze zrozumieniem. Mhm. Pytanie, czy faktycznie władza ma świadomość, że powinna tak się do konstytucji odnosić. Jak uczyć tolerancji, proszę państwa? Co z tym fantem zrobić, żeby budować dialog i wiedzę o innych ludziach, którzy może są w mniejszości, którzy czują się zagubieni, zalęknieni, albo którzy swoją agresją także manifestują, no nie wiem, też jakiś może niepokój wewnętrzny, bo takie mam wrażenie często. Ja może powiedzieć, że to też znowu, na pewnie mało będę odkrywczy, ale to przede wszystkim potrzeba doświadczenia, tak? Bo bardzo często ta niechęć okazywana również w taki sposób agresywny wynika z braku wiedzy, a z tego braku wiedzy powstaje też takie poczucie zagrożenia, bo boję się to, czego nie znam. To zresztą też pokazują badania, że znowu, młodzi Polacy są najbardziej niechętni wobec uchodźców i imigrantów i oceniają ich wpływ na społeczeństwo najbardziej negatywnie, o wiele bardziej niż młodzi Niemcy i Austriacy. I to znowu wynika też z badania, które byliśmy w Instytucie, no bo tam ci młodzi Niemcy i Austriacy mają ten kontakt bezpośredni i mogą w sposób bardziej realistyczny, bardziej realny ocenić również, co wnoszą imigranci do społeczeństwa i jak życie z nimi wygląda. Natomiast w Polsce jednak opierają się młodzi na przekazie medialnym, na tym, co zasłyszą od innych ludzi, a to jest, no niejednokrotnie niestety mija się z prawdą, więc przede wszystkim kontakt, możliwość doświadczenia, poznania drugiego człowieka, który ma odmienne poglądy, odmienny światopogląd, odmienną orientację seksualną. Myślę, że to jest też coś, to też się ale to bardzo często też wywołuje agresję. No, to bardzo często wywołuje agresję, niestety. I to jest już zamknięcie się na dialog, tak naprawdę.
Pani Joanno. Tak, zdecydowanie to, co pan powiedział, tak, że w momencie, kiedy czegoś nie znamy, to tego się boimy i na podstawie tego strachu będziemy reagować taką postawą wrogą, czy nawet agresywną. Tutaj mi się też przypomniał taki zapis prawa oświatowego, który mówi, że szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. To, co pojawiło się przy organizacji tęczowego piątku, to, że tęczowy piątek jest niezgodny z prawem oświatowym, co padło tak ze strony ministerstwa czy kuratoriów. No, ten zapis, który możemy znaleźć w prawie oświatowym, mówi zupełnie co innego i też daje szkołom, szkoły mają na tyle autonomii, że mogą w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego zorganizować właśnie takie zajęcia, na przykład właśnie spotkanie z osobą nieheteroseksualną, transpłciową, tak aby właśnie przybliżyć temat, spowodować, że ta młodzież troszeczkę się z nim zaznajomi, zobaczy, że tu jest wszystko okej, dzięki czemu będziemy mogli kreować wśród tej młodzieży. Czyli nie emocje, a wiedza. Takie postawy bardziej prospołeczne, właśnie bardziej otwarte, akceptujące. Więc z jednej strony właśnie wiedza, ale to, co pan powiedział, takie doświadczenie, tak, przeżycie spotkania z osobą tak nieheteroseksualną czy transpłciową. Ja bym też dodał, nie że emocje, ale nie stereotypy, a wiedza. Tak. Właśnie, bo i wiedza, która też pozwala zrozumieć, że to jest drugi człowiek, który ma te same problemy, te same uczucia jak ja, tak? Ma troszeczkę się różni w niektórych swoich poglądach czy postawach ode mnie, ale tak naprawdę to podzielamy wiele podobnych myśli, wiele podobnych problemów i tak dalej. I to jest olbrzymie narzędzie i przestrzeń do budowania takiego porozumienia, mi się wydaje. To ja jakby trochę podsumowując z prawnej strony kwestię edukacji, no mieliśmy w ostatni weekend informację ze strony Pałacu Prezydenckiego, że pan prezydent bardzo poważnie się zastanawia, czy wręcz popiera wprowadzenie zakazu tak zwanej propagandy homoseksualnej. No jakby pomysł z kompletnie innej bajki, to znaczy z bajki kremlowskiej. W Rosji obowiązuje taki zakaz. Można być srogo ukaranym za mówienie młodzieży, że homoseksualizm to nie jest choroba na przykład. I pytanie, czy faktycznie chcemy w tą stronę zmierzać i czy taka homofobiczna propaganda powinna mieć miejsce w szkołach. Ja jeszcze pozwolę sobie wspomnieć o takiej sprawie, która wydaje, że dobrze się kojarzy i dobrze się wpisuje w to. Mamy w szkołach przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który no niestety i patrząc w treść podstawy programowej i patrząc w dopuszczane podręczniki, no jest propagandą, a nie wiedzą. I reprezentując kampanię przeciw homofobii, bo też mam tę przyjemność, staraliśmy się jako kampania przeciw homofobii włączyć do postępowania dotyczącego dopuszczania do użytków podręczników. Ale zgodzą się państwo, że nie każdy musi akceptować na przykład tęczowe piątki. To także jest element tolerancji. I zastanawiam się, co zrobić z takimi osobami. Ja bym się zastanawiała właśnie, dlaczego nie akceptują inicjatywy takiej jak tęczowy piątek, która, tak jak wspomniałam na początku, tak wynika po prostu z troski o dobro młodzieży. O dobro w ogóle młodzieży. Ponieważ tak, to nie jest powiedziane, że tęczowy piątek ma skupić się wyłącznie na osobach LGBT. Tak, możemy tutaj po prostu uczyć młodzieży otwartości na różnorodność, tak, że każdy jest inny. I tak, co już tutaj mówiliśmy, tak, budować takie umiejętności komunikacyjne, psychospołeczne, które pozwalają młodzieży w ogóle mieć ciekawość dla tego, jak różnorodny jest świat i raczej za tą ciekawością podążać, a nie za tym, że tak, jeżeli ktoś się od nas różni, to zaczynam być wrogi i naruszać czyjeś prawa. Joanna Skonieczna, kampania przeciw homofobii. Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych, mecenas Adam Kuczyński, radca prawny, współpracownik Stowarzyszenia Nigdy Więcej byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.